No i witajcie ludzie, wita się z wami Redmaster i teraz rzucimy sobie okiem na pewną modyfikację do gry Kulturę z ósmy cud świata. Modyfikacja nazywa się Frangmod, twórcą modyfikacji jest Tremig i to właśnie jemu zawdzięczamy tego moda. No i dobra, co daje nam ten mod? Modyfikacja pozwala nam się wcielić jakby w Franków, zobaczyć jak wygląda ich prawdziwe życie i tak dalej. Co do zmian, pozwala nam także zagrać w każdą kampanię z serii Cultures, oprócz tej z pierwszej części oczywiście, bo z tego co mi wiadomo, przesłanie kampanii z pierwszej części jest niemożliwe. Chociaż nie ma rzeczy niemożliwych, może jakoś to się da zrobić. Sama modyfikacja w sobie kampanii jeszcze nie posiada, ale z tego co mi wiadomo, twórca cały czas nad nią pracuje, cały czas mod jest dopieszczany, no to pewnie kiedyś się jej doczekamy. Ja tymczasem wezmę wolną grę. Tutaj pierwsza taka oficjalna mapa, Krwawa Rzeka. Co my sobie weźmiemy? Tutaj normalny. No. I tutaj tak jak mówiłem. Krwawa Rzeka. Tutaj tak jak mówiłem. Modyfikacja pozwala nam się wcielić w państwo Franków. Możemy dowodzić ich wojskami, możemy dowodzić cywilami, kobietami i wszystkim w ogóle. Co jest moim zdaniem naprawdę ciekawe, ponieważ nie wiem, zawsze podobały mi się wojska Franków, a teraz tutaj można naprawdę ciekawe bitwy tworzyć. Tak, z samych nowości to zostały dodane nowe budynki, nowe tekstury do niektórych budynków. Nowe zawody, miejsca pracy i tego typu rzeczy, jak na przykład, nie wiem, błazen bądź rybak morski czy kupiec morski. Tych dwóch jeszcze nie sprawdzałem, ale na pewno się tym zajmiemy. Ponieważ tę mapkę normalnie kiedyś chcę nagrać, to pewnie sprawdzimy, jak to wszystko działa. Dobra, tutaj tego, taka mapa ciekawa. Ja tutaj już mam w zasadzie wszystko gotowe. O proszę, tak jak mówiłem, od nowych budynków aż po nowe tekstury. Kwatera główna, browar czy szkoła. Tutaj wojsko. Normalnie wszystkim można dowodzić, normalnie można już grać frankami. Co poprzednio było, to raczej niemożliwe, ponieważ twórcy nie przypuszczali, że ktokolwiek zrobi o nich, ktokolwiek w ogóle zrobi jakąkolwiek modyfikację. No to proszę. Polek potrafi. No dobra. Tutaj w zasadzie ciekawiła mnie jedna rzecz. Bo było coś, pamiętam, z katapultą. Tylko nie do końca właśnie pamiętam, jak to działało. Ja tutaj staram się właśnie sam ogarniać wszystkie rzeczy. Z tego co mi wiadomo, jakiegoś takiego większego opisu nie ma. Zaprzęg, statek. Chwila. Ty robiłeś katapulty? Ej, zanim on ją zrobi. No dobra, to sobie w sumie poczekamy. Tak, pewnie modyfikacja dodaje jeszcze dużo nowości. Tylko tak jak mówię, ja to wszystko będę dopiero odkrywał. Jeżeli tylko wyjdzie jakaś aktualizacja, to na pewno też ją nagram. Jeżeli wyjdzie kampania, to już w ogóle całego Frangmoda zrobimy od początku do końca. Jak na razie ciekawi mnie ta katapulta, chociaż zanim on ją zrobi, to troszkę potrwa. Ale jaki tutaj jest cel misji? Zrobiłbym kilka wojsk, poszlibyśmy na zwiady. Kilka jednostek raczej. Problem w tym, że nie posiadam jeszcze ani broni. To znaczy broń posiadam, no, drewniane włócznie i łuki. Mi się przydało zająć tym żelazem. No, 30%.
Z tego co tutaj zauważyłem, nie można na przykład jeszcze rozbudować do kamieniarza dwójki. Chaty kamieniarza nie można rozbudować. Nie wiem, czy tak jest, czy tak ma być, czy to po prostu błąd. Błąd gry. Chociaż z tego co widziałem, żaden z tych budynków jak na razie nie potrzebował marmuru. Więc może tak to po prostu miało zostać. Tutaj kiedyś miałem tą świątynię chyba, albo nie. No, a sama rozgrywka, jak widzicie, wygląda tak samo jak u Wikingów. Więc tutaj nie będzie raczej żadnych niespodzianek. Cywil. I ty, mi drogi cywilu, weźmiesz... krótki łuk, choćby nawet. Tutaj jeszcze z niektórymi czynnościami pojawiają się problemy, typu na przykład, że on normalnie powinien mieć krótki łuk, a jak sami widzicie, wygląda tak, jakby nie wiem, miał bić normalnie z pięści. Ale to już raczej spowodowane jest tym, że twórcy nie zrobili odpowiednich spritów do danej czynności czy postaci, bo po prostu no, spodziewali się, że ktokolwiek będzie grał frankami. No i dobra, mamy przydziel wehikuł, katapulta. Będzie katapult, nie lubię, no ale też została, jak widzę, zmieniona tekstura katapulty. Ale w zasadzie co nowego w niej zostało zmienione, to nie mam pojęcia naprawdę. Zaatakuj pozycję. Nie, to kobieta jest. Boom. Najlepszy sposób na ścinanie drzew. Wprowadź tą katapultę. Dobra, już, uspokój się. No i tak jak mówiłem, sprawdzać dopiero wszystko będę, jak zacznę przechodzić tę mapę. Tutaj miałem tylko... Tutaj chciałem na razie tylko tak pokazać, co się dzieje z tą modyfikacją, jak ona wygląda. I takie tam różne rzeczy. No, i w zasadzie to by było na tyle. Mapkę prędzej czy później sobie przejdziemy, to jest na pewno. Jak tylko zrobią, jak tylko Remix zrobi nowe aktualizacje, to na pewno też je nagram. Bo jeżeli będzie kampania, no to koniecznie. Frankami, wojskami, w ogóle wszystkim. Ewentualnie sam spróbuję zrobić jakąś mapę. Co w zasadzie nie jest trudne z tego, co widziałem. No i możliwe, że też wam się nią pochwalę. Pokażę. Chociaż nie wiem, zanim ja coś stworzę, to też wieki. No i dobra, tutaj FrankMod, link w opisie, gorąco zachęcam do pobrania, sprawdzenia, przetestowania, kto jak woli. No. No i dobra, to by było na tyle, trzymajcie się ludzie, do następnej pokazówki, aktualizacji, czy tam odcinka i pa pa.